Witam, zagrajmy dalej w Hexen 2. Zaczynamy kolejną... O kurde. Lokację. Wendyta jest z każdej strony. Te chłopaki tutaj. Ich wizyta jest niespodziewana, aczkolwiek cieszę się, że ich widzę, ponieważ oni są słabi. Na tym etapie przynajmniej już. Mamy bronię, które... O kurde, jakie duże panie. Jak mamy broń, które możemy przeciwko nim użyć, no to są już łatwi. Tutaj jest taka wnęka, że to jest niby ślepy zaułek, bo to jest zawalone, nigdzie nie możemy dojść. Ale należy zapamiętać, że to tu jest. To będzie ważne. O! Kolem. Chciałbym też zauważyć, że jak na razie nie napotkaliśmy w tej lokacji żadnej mumii. Potrzebujesz laski Nefertiti. Czy tam Nefertą, cholera wie. Tak. Nie chcąc to musiałem wcisnąć, ale w tym miejscu był do użycia właśnie ten skarbeusz czasu. Ta ściana opowiada o secie, szukającym swojego skarbeusza czasu. Dokładnie tak. Na obelisku coś jest napisane? Nie. No to chodźmy. Starożytna świątynia Nefertu. Ciekawe, co to może być. Znalazłeś portal czasu Seta. Cofamy się w czasie o 1000 lat. To jest dokładnie ta sama lokacja? Coś jakby wcześniej. I to jest takie trochę podejrzane. Znaczy nielogiczne. To jest właściwe słowo. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, że pozostałe lokacje, które odwiedzaliśmy, były zachowane w mniej więcej dobrym stanie. A ta lokacja, świątynia Nefertu, była w bardzo złym stanie. I teraz dopiero się cofamy o 1000 lat wstecz i widzimy tą świątynię w odpowiednim stanie. Tak nie powinno być. Au. O. Teraz pamiętacie, tutaj była, znaczy no ciężko było nie pamiętać, jak to było na początku tego filmu, przed chwilą, 2 minuty temu. Tutaj była ta wnęka. I w przyszłości też jest ta wnęka. Tylko, że nie ma już tutaj tego kloca, który tutaj leżał. Nie można przejść. Nie można nawet opaść na dół, czemu to zostało u góry. No. Od razu nam się powrót otworzył. Stworzyliśmy jakąś bramę, która prowadzi do urny kolejnej, tylko że się nie dostaniemy do niej stąd. Ale tutaj coś jest. Kapliczka na Osa. Czy powinniśmy tam iść w tej chwili? Chyba tak. No to chodźmy. Player has ceased to function. Gracz przestał funkcjonować. Zły save czytałem. Skacze i biega ten nasz nekromanta. Nie wygląda na zbyt niewytrzymałego fizycznie.
tym pomieszczeniu mamy kolejny paskudny Switch Hunt. I oto i on. Ej. Się wpieprzyłem. A tutaj chcemy zrobić coś takiego. I teraz może wejść bezpiecznie. Tam się chyba nie dostaniemy stąd. No, bo to jest niewidzialna ściana kolejna. Ale jak widać, tutaj jest bardzo ważny przedmiot, który będziemy musieli koniecznie wziąć, tak więc trzeba będzie wejść jakoś na kolana tego pana. No jak już trafi tym ogniem, to dosyć solidnie potrafi poparzyć. Bo to jest nie dość, że zadaje obrażenia dość duże, to jeszcze zadania obrażenia w czasie. Tak długo jak stoimy w tym płomieniu, tak długo będziemy otrzymywać okrutne damage. Ramzes II przewidział, że koło wieków zostanie dopasowane na obu osiach, czy tam w czasie obu zaćmień, o tej samej godzinie i o tym samym czasie. Nie. A zupełnie popieszyłem to tłumaczenie. Jeszcze raz. Ramzes II przewidział, że koło wieków zostanie dopasowane na tych samych zaćmieniach, ale w innym czasie. Ta wskazówka akurat nie jest nam potrzebna, ponieważ już wiemy, że musimy ustawić na konstelacji Hipopotama i konstelacji 2 kroki po konstelacji Gemini. O nie, nie, nie. To jest samonaprowadzane, prawda? No, trzeba uciekać. O i dostałem. Oto plomba. Czemu to wybuchło? No. To można detonować, celnie? Nie. Całkiem spory zasięg ma ta bomba. Jak tak daleko zaczęła lecieć. Żeby ten potwór wcale nie był tak blisko. A być może to też się zależy od poziomu gracza, chociaż wątpię to w sumie. Kolejny ukryty przycisk. Ojej, nie mam many. A to jest taki najbardziej podstawowy golem. Chłopak ma kłopot. Szkoda, że Czachę nie opuścił, by mnie pogardził nią. Kolejna bardzo ważna rzecz. Powinniśmy to zapisać, co szczęście ja mam to już zapisane. I z jakiegoś powodu nie dostaliśmy się na kolana faraona. Musimy to jeszcze raz zrobić. Musimy się tu dostać po prostu. Jest konieczne. Z tym mi się wydaje, że coś trzeba zrobić, tylko co? No to wygląda podejrzanie, ale to jest chyba tylko niedopasowana tekstura wyjątkowo. No, to jest przycisk. No. Co dodaliśmy? Guardian Key. Ciekawe, do czego to służy. W sumie nie wiem. Ale się dowiemy. Niebawem. Być może do czegoś w tej świątyni właśnie, starożytnej. Raczej na pewno, skoro dalej się znajdujemy w przeszłości. Przypominam. Przypominam to, co było wiadomo 10 minut temu. Dobra. Nieważne. Gdzie teraz? Chyba z powrotem.
I chyba tu. No chyba tak. Po trzech kawałkach skorpion się uśmiechnie. Widzę, że one wysadzają się nawzajem. Czy jednak można to zdanie intencjonować na swój sposób? Au. No bez jaj. Dwóch jest znowu. Widzę, że ktoś ma z problemem z trafieniem, nawet jeżeli podejdziemy do niego w momencie, kiedy on się zamachuje. Czyli powinien nas teoretycznie trafić. W praktyce coś mu nie wychodzi. Ten klucz chyba otwierał te drzwi, ten klucz, który znaleźliśmy tam w poprzedniej lokacji. Aha, no tak. Tutaj będą paskudne pułapki. W momencie, kiedy zdesekrujemy grobowiec. No. Promień nas poraził. Tu jest przycisk. Tak poza tym. Nie mamy surowo obcięty klejnot, który był potrzebny tam w innej lokacji 1000 lat w przyszłości. O, no znam tą teksturę. Teraz wiem, z jakiej gry pochodzi. No, i teraz, jeżeli pamiętamy... Oczywiście, w tym całym filmie było... ten rysunek... na ścianie... No to jest właśnie to. Tylko, że ja nie wiem, czy to właśnie działa, tak jak było przedstawione w tym rysunku, bo ostatnio miałem z tym problem. Tak, tutaj... Tutaj i tutaj. I chyba się udało. Jakby się nie udało, to byśmy dostali komunikat Nothing happens. Wiem, że potwory się obudziły. Trzeba zabić. Teraz chyba środkiem i później prawą stroną. Nie. Ale dlaczego nie? Dlatego, że coś jest skopane właśnie. I to nie powinno mnie wywalić po wciśnięciu drugiego przycisku. I ja nie rozumiem tutaj, dlaczego jest ten błąd. Taki. Tylko, że bądź razie sekwens został ukończony, pomimo tego, że jeszcze jedna nam została. No coś jest zburane i tyle. Jeszcze jedna kombinacja. Chyba były trzy przecież na tej mapie. Okej, no to chyba dostaliśmy wszystko. Nie. Jeszcze jest jedno pomieszczenie przecież. Tu. To jeszcze nie jest wszystko.
Kapitanie sugerują, że do przejścia tej lokacji powinniśmy użyć książki, no ale sobie poradziłem bez niej. Przepowienia Amuna. Przestawiając koło wieków, aby było dopasowanie z każdym zaćmieniem, i wtedy będzie można zjednoczyć Dolny i Górny Egipt. Ciekawe, że teraz jest użyta nazwa Egipt, pomimo że wcześniej została użyta nazwa Thisis. To ustawiamy w konstelacji Hipopotama. Już. I możemy stąd wyjść. Powrócić do świątyni Nefertum. Dalej niestety nie mamy tego, co tutaj należy włożyć. Ale mamy coś innego. Mamy kolejną urnę i co ważniejsze, mamy też ten klejnot, który zaraz wykorzystamy. Chyba tu. I tu, dokładnie tak. Klejnot jest gotowy, aby można było go ciąć. Z każdej strony musimy teraz wcisnąć przycisk. Dostaliśmy oko węża, które z kolei należy użyć w tym miejscu. I uwaga, uwaga, coś się dzieje i możemy podejść. No to podejdźmy. O nie! Wąż ożył. Dlaczego nie atakuje? Pluje swoim kobrzym jadem. No ale został rozwalony. Dostaliśmy kolejną urnę. Mamy dwie. Potrzebujemy jeszcze jednej. A ja nie mam pomysłu co dalej. I to jest niedobre. Ha. Coś musiałem przeminąć. Pominąć, minąć. Tylko co? Nie wiem, zrobiłem sobie przerwę w każdym bądź razie, bo ten film już długo trwa. I chyba poza filmem po prostu będę wymyślał co pominąłem. Okej. Okay.